jest wspaniała rzecz, jest wielka rzecz, jest wielkie osiągnięcie wiedzy, którą nam przekazał doktor i trzeba z tego korzystać całą gębą, ale jeszcze za wiele czasu Państwu chcę powiedzieć, w jaki sposób ci ludzie, którzy utrudniają rozprzestrzenienie się wiedzy, w jaki sposób ci ludzie mordują i kaleczą ludzi. Jeden tylko przypadek, bo nie chcę powtarzać dużo, jeden przypadek Państwu tu przedstawię. Przyjaciela Henryka z Warszawy, który, proszę Państwa, zachorował przed stanem wojennym na cukrzycę. Oczywiście dostał się do kliniki doktora Weissa, rządowej kliniki w Konstancinie. I jak go zaczęli leczyć w tamtej klinice, jak go zaczęli karmić tak jak w klinice, no bo to i owoce południowe, wszystko już w tej rządowej klinice były, w czasie leczenia, ustalenia poziomu cukru, żeby mógł brać odpowiednią ilość insuliny, zrobiła się gangrena cukrzycowa i obcięli mu stopę. Dalej pan profesor Weiss leczył go, następny rok obcięli mu do kolana. Na następny rok obcięli mu powyżej kolana. Na następny rok stopę drugiej nogi. Na następny rok w ciągu 6 lat dokonano 6 operacji, 6 razy obcinając mu nogi. W 7 roku dostał pielma na oczach i umarł. Także w ciągu 7 lat, kiedy trafił do kliniki rządowej u profesora Weissa, w ciągu 7 lat z człowieka, który zachorował na cukrzycę, stał się trup. A można było człowieka wyleczyć. I w ten sposób produkuje się kaleki. Ale nie chcą ci panowie, nie chcą zrobić badań, o które tyle lat walczy dr Kwaśniewski, żeby przeprowadzili badania kliniczne, żeby wprowadzili to na szeroko. W Polsce jest w tej chwili, jak tu słyszałem te różne opinie, jednego z panów profesorów w telewizji kiedyś mówił, że jest około 5 milionów chorych na cukrzycę. W okresie tych 30 lat, o które pan doktor walczy, żeby wprowadzić żywienie optymalne w szpitalach, wszędzie, prawda, żeby leczyć ludzi, od tego czasu wyprodukowano kilkadziesiąt tysięcy inwalidów w Polsce. I tylko wezmę samych cukrzyków. Nie inne takie jak choroba, spragnienie rozsiane i inne, spragnienie boczne, zanikowe i tak dalej. Czyli to jest tragiczne żniwo ludzi okaleczanych przez współczesną medycynę. Ci ludzie zatwardzeni są w sobie zupełnie. Ja wiem, co mówię. Moja żona była lekarzem. Umarła od własnych leków. Proszę Państwa, ja wiem, co mówię. I to jest tragiczna sprawa. I teraz. Dzisiaj, kiedy jestem na tym zjeździe, po tym wszystkim, kiedy można było ludzi ratować, 30 panów profesorów złożyło oświadczenie, że dieta doktora Kwaśniewskiego jest niebezpieczna dla zdrowia. Nawet spośród nich byli tacy panowie, którzy 25 lat przed tym podpisali dokument, że jest dobra ta dieta. Zapomnieli. Ich umysły tak są zaćmane, że zapomnieli, co 25 lat temu podpisali. I teraz wydali oświadczenie, że jest niebezpieczne dla życia człowieka. Oskarżam na tym zjeździe światowym cały świat naukowy. To są ludzie, którzy nie powinni być, powinny być im odebrane prawo wykonywania zawodu lekarza. Ci ludzie... Panowie złamali przysięgę Hipokratesa. Złamali. A wobec tego, jeśli ktoś łamie przysięgę, którą składał, nie powinien mieć prawa wykonywania zawodu lekarza. Złamali przysięgę, która brzmi: nie odrzucę żadnej innej nowej metody bez jej sprawdzenia. A oni nie sprawdzają, a dalej odrzucają. Więc jest to tak. Potępiam na tym zjeździe, niech cały świat to słyszy. Potępiam tych panów. Niech się wstydzą za ten dokument, który podpisali. Wstyd jest, że to nasz polski świat nauki do tego doprowadza i produkuje kaleków dalej. Tak jak ten profesor Weiss, który tego mego znajomego kaleczył co roku, obcinając mu nogi. To jest niemożliwe. Musimy krzyczeć głośnym głosem. Niechże naukowcy, niechże lekarze z
zajmuj się ratowaniem zdrowia i życia człowieka, a nie walką o wpływy, ani walką o pieniądze, które biorą od tych, którym propagują sprzedawanie leków. Jest to bandytyzm, przecież normalnie uprawianie bandytyzmu w taki sposób. Protestuję i jeszcze raz wszystkich ich oskarżam o to, że są współwinni doprowadzenia tyle kalek i tyle śmierci. Była taka dieta diamondów, tych diet było tysiące. Diamondów stosowana, którą moja żona też ściśle przestrzegała. Dzisiaj mamy rezultat tej diety diamondów. W Stanach Zjednoczonych jest 20 milionów ludzi chorych na cukrzycę. To jest dieta diamondów. Słodkie ciasteczka, słodkie owoce i tak dalej. Cukier jest bandytą największym dla człowieka. Ale tego ci ludzie nie chcą. Wiecie, czy do ich świadomości to nie dociera. Państwo, nie chcę zabierać Państwu za wiele czasu, ale mnie się wydaje, że to, że mogę to Państwu tu powiedzieć, że mogę zademonstrować to na tym światowym zjeździe. Niech ludzie głośno i cały świat to poniosą. Trzeba ratować to, co się jeszcze da. To życie i to zdrowie u człowieka. Można było miliony ludzi uchronić od kalek. Tak jak tu doktor mówił, cukrzycę u nas można w ciągu jednego roku zlikwidować u wszystkich ludzi. Ja mam przyjaciół, którzy mi uwierzyli, którzy ich doprowadziłem do tego, żeby kupili wagi, nie wagi, wszystko robią. Wyleczyłem, mam kilku kolegów, przyjaciół, których wyleczyłem. Jednego 18 lat na cukrzycę, drugi 16 lat na cukrzycę chorował. Jeden insulinową, drugi nieinsulinową. Wyleczyłem obydwu, są zdrowi, cukier mają poniżej 100. Poniżej 100, chociaż dopuszczalne jest przedmiotem powyżej. Fantastyczna rzecz. Ale proszę Państwa, pilnują bardzo dokładnie tego, co jedzą. Może na razie, może w przyszłości będą mogli robić odstępstwa. Ale nie wolno. Jeśli nie wolno jeść tego, co pan doktor nie wolno, to nie wolno. Bo natychmiast cukier mu podskakuje i mówi, dieta jest niedobra. Nie, proszę Państwa, dieta jest